Witajcie kochani, jest wtorkowy wieczór 18 maja. Zaczynamy nowy reading vlog. Nie będę brała nic nowego do czytania, oprócz tego, co już Wam wcześniej wspomniałam i co miałam w planach, bo na pewno więcej nie przeczytam, bo już jest tak wtorek, a jestem w czarnej D, jeżeli chodzi o czytanie. Strasznie zajęłam się sprawami Instagrama i tak dalej, więc no... bardzo dużo to czasu pochłania, już nie mówiąc o montażu filmu. Także jeszcze to ogarnę. Więc tak, co mamy? Nabokowa, Lolitę, cały czas w tym samym miejscu. Silvererum, pani Katrinę, tam co tam tego było. Silvererum doczytałam troszeczkę do 27%, byłam w 15% i matko, jak ja żałuję, że ja wcześniej jakby nie pociągnęłam dalej tej historii, bo ona jest, no na razie mnie mega fascynuje. Ja w ogóle nie wiedziałam nawet, o czym jest ta książka. I mamy tak, mamy losy bliźniaków Urszuli i Kazimierza, którzy są wychowywani na Litwie w latach jakichś tam dworskich, dokładnie nie pamiętam, ale no jakoś tak dawno, dawno temu. I Urszula chce zostać zakonnicą, ma przepowiednię od jakiegoś tam pijaka na takim, powiedzmy, przyjęciu z wróżbami w noc wigilijną, która mówi o tym, że poślubi diabła, a nie zostanie zakonnicą. No i oni razem z rodzicami wyjeżdżają do Wilna. Rodzice chcą przeprowadzić jakby rozmowy z zakonami i zobaczyć jakby, do którego Urszula chce się udać. Kazimierz w mieście spotyka na swojej drodze, tam jest określone jako faun, że jakimś diabelskie czy coś takiego, no tak, takie to było. Od razu dalej, jeszcze czytamy, co tam jest. Wręcz tam było w ogóle, Kazimierz strasznie się zafascynował tym faunem, wręcz było właśnie określenie, że on się w nim zakochał po pierwszym spojrzeniu. I jakby teraz mam przedstawione chyba losy tego fauna, nie jestem pewna. I czytamy, jaką jest postacią. Co jest najśmieszniejsze, autorka w ogóle się nie brzydzi takich słów jak gówno i tak dalej, jest mega bezpośrednia. I uważam trochę, że po tych 27%, że ekranizacja tej książki mogłaby być podobną ekranizacją, co najnowsza Emmy, Jane Austen. Także no naprawdę, tak właśnie to widzę, z takim humorem. Czytam sobie, znaczy słucham jeszcze sobie Przedwiośnie. No to tak. I powiem szczerze, że się też wkręciłam w Przedwiośnie. Nie spodziewałam się tego, ale naprawdę no, uważam, że jest fajnie napisane. Ja w ogóle nie pamiętam, co tam się działo. Czytając sobie przypominam, ale jakby mnie ktoś przed przesłuchaniem tego fragmentu, w którym teraz jestem, powiedział mi, żebym streściła, o czym jest Przedwiośnie, to bym tylko powiedziała szklane domy. I to wszystko. No, także tak. I jeszcze co? I zostaje jeszcze Adwokat Diabła i Iskra Bogów. Zobaczymy, czy ja w ogóle się z tym wszystkim wyrobię. Mam nadzieję, że tak. Że gdzieś tam znajdę chwilę czasu, żeby w sobotę skończyć tego vloga. A jak nie, to coś tam sobie zostawię. I tak. I w tym tygodniu, mam nadzieję, jeżeli przeczytam którąkolwiek z tych książek, które mi zostały, to pyknie mi już mój challenge 52 książek w roku. Czyli to, co niby miała być książka na tydzień, ja już ją zrobię w maju. Także, także na pewno też będzie podsumowanie całego tego challenge'u. Tym bardziej, że no, mój kanał nie obejmuje czasów od początku roku. Także stay tuned.
Cześć kochani, jest czwartek, jest kurczę, no jest tak pięknie, jest taka ładna pogoda, no gdzieś tam te chmurki są, ale po prostu się spodzierają spoza chmur. Jest po prostu, mam bardzo dużo energii, dzisiaj nawet chciało mi się, wiecie, jakoś tak fajniej wyjść do pracy, fajniej powyglądać. I tak tylko w sumie przyszłam się przywitać, a co? Nie muszę przecież mówić, co czytam. Jestem w sumie niedaleko po tym, co mówiłam wam ostatnio. Znaczy tak, jestem w połowie przedwiośnia, nic się nie dzieje. Jestem... Na początku była jakaś akcja fajniejsza, ale teraz nic się nie dzieje. I już wiem, dlaczego ta książka po prostu, no, mogła przynudzać. Ale tak, w Silvia Rerum jestem w 30% i tak rzeczywiście ten opis tego diabła to było właśnie, tego fauna to był właśnie ten diabeł, ten pan. I w ogóle akcja tego roku, co wam nie powiedziałam, w którym roku się dzieje, to ona się dzieje w roku 1666. No na razie tej Urszuli tak chyba tam nie chcą przyjąć za bardzo do żadnego zakonu, a jakieś tam lelum po lelum się dzieje, znaczy ogólnie bardzo fajna, bardzo fajnie jest rozwinięte, wszystko fajnie jest, wszystko opisane. W ogóle ta książka ma rekomendację Olgi Tokarczuk, więc no musi być jakaś dobra, nie? Tak więc czekam. Na pewno będzie super. Ja jestem przekonana w ogóle o tym, że ta książka będzie sztosem i mam nadzieję, że szybciej ją przeczytam niż wysłucham przedwiośnia, dlatego że bardzo bym chciała, żeby to właśnie ta książka zamykała moje wyzwanie 52 książek w ciągu roku. No, bo jest naprawdę mega i podtrzymuję swoje zdanie odnośnie tej ekranizacji, żeby, gdyby miała być ekranizacja, to żeby ona była właśnie w takim samym stylu jak najnowsza ekranizacja Emmy od Jane Austen. O! Bo naprawdę jest śmieszna, bezpośrednia i widać, że właśnie, że trochę tam przyśmiewa wszystkie jakieś tam, wiecie, jakiś tam najlepszy zakon tych benedyktynek, czy tam jakichś tam innych zakonnic w Wilnie, no to oczywiście jak przyjmują, to tylko takich, wiecie, kasiastych i tak dalej, bo duży wkład finansowy, nie? I oczywiście posag trzeba zapisać dla zakonu, jakby inaczej. No, więc tak. Więc ja dzisiaj chcę przeczytać tę książkę, bo jestem jakoś, jak powiedziałam, że w 30%, nie, ja jestem jakoś bliżej połowy. Tak naprawdę. No, więc mam nadzieję, może dziś, ale jest taka ładna pogoda. Może jak się utrzyma, to jeszcze jakiś tam na dłuższy spacerek wyjdę po pracy z dzieciuchem. Bo jest dopiero godzina w pół do pierwszej, także czemu nie, ja za 4 godziny wrócę, także może jeszcze będzie jasno. Dobra, to widzimy się potem, pa!
Hej, idziemy na pocztę. Postanowiłam, że tak sobie się przywitam dzisiaj z wami. A co? Żałuję tylko, że nie wzięłam moskitiery, bo jest strasznie dużo owadów. Już chyba taka pora roku powoli się zaczyna. Idziemy odebrać kolekcje takie, subskrybuję coś takiego jak Atlas Kosmosu z kolekcji Hachette, coś takiego, bardzo ciekawe rzeczy. Razem z National Geographic robią takie cudeńka. I co? Kończę Silverarum. Normalnie sztos. Kocham. Dzisiaj włączam turboczytanie wszystkiego. Po prostu muszę się wyrobić do jutra. A jeszcze mam jedną fajną książkę, którą poleciła mi jedna z bookstagramerek. Zdradzę wam w przyszłym tygodniu, co to jest. Jest tak pięknie w ogóle bez to jest życie. Zwłaszcza tamten taki, tam jest taki ciemnofioletowy. Tam, w kącie. Kurczę, wszystkie rosną tak wysoko. Albo już są wyzbierane, albo nie. To są najładniejsze zdecydowanie. W ogóle nie wiem, gdzie jestem, ale chciałabym, odebrałam już tą przesyłkę. Chciałabym narzekać trochę na Pocztę Polską, żeby nadać list polecony. Musiałam kupić u nich długopis, bo nie mogą zdezynfekować, nie wiem, długopisów. Wszędzie się da, a u nich się nie da. I trzeba napędzać sprzedaż, żeby ludzie kupowali długopisy, jak chcą nadać list polecony. Także tak. Tragedia. I serio nie wiem, gdzie jestem. A żeby nie było, białym bzem też bym nie pokardziła. Ale akurat znalazłam taki śliczny. Tylko, że w takim miejscu, że lipa zrywać ogólnie. No tak wiecie, przed całą klatką u kogoś jakieś stare dziadki w oknach się patrzą. O. Tu też rośnie tak wysoko. Chcę tamten fioletowy. Ja właśnie mam poćwiczone. Jestem tutaj w Adwokacie Diabła. Ale to mega szybko idzie. I mega wciąga. I muszę znowu obejrzeć film. I w ogóle jeszcze ja to dzisiaj przeczytam. I wam powiem, co i jak. Jest sobota. I dzisiaj jest koniec tego vloga. I ja ogarnęłam, że wziąłam tyle książek na tydzień, a zaczęłam od wtorku. Także. Ale no, prawie dwóch książek nie przeczytam na pewno. Ale Przedwiośnie skończę i Adwokata Diabła skończę. I skończyłam Silverarum wczoraj wieczorem, dlatego też się wzięłam za Adwokata. O. Także tak. Będzie update jeszcze dzisiaj. Chciałabym jeszcze wam przedstawić nowych lokatorów. To jest paprotunia. Tu jest taki cini mini fikusik, bo była promocja w Leroy, minus 20% na rośliny doniczkowe. I kawusia arabika. No to jestem z powrotem, przychodzę z podsumowaniem i tak, przeczytam Adwokata, przeczytam Przedwiośnie, więc i już prawie nawet skończyłam montować tego vloga. Zostało mi tylko te podsumowanie. Więc tak. Adwokat Diabła, dla kogoś, kto nie zna fabuły, jest sobie taki pan Kevin Taylor. On jest prawnikiem i zostaje zauważony podczas jednej z rozpraw przez jednego z tych partnerów firmy prawniczej na Manhattanie i podejmuje pracę potem w tej kancelarii.
się okazuje, że pracuje dla podejrzanego typa. No. I tak. Książka ma bardzo taką strukturę podobną do filmu. Mamy wstęp. Akcja się dzieje od samego początku do samego końca. Wszystko jakbyśmy czytali film, może tak. Nie ma zbędnych wątków pobocznych, nic takiego. Wszystko jest naprawdę supi. Jeżeli chodzi o Przedwiośnie, mam taki love-hate. Dałam 5 gwiazdek, ale love-hate, nie? Nie dlatego, że to środkowa część, bo są 3 części. Pierwsza to jest Młodość Cezarego Baryki i jest rewolucja. Druga to jest już tak, on jest takim dojrzalszym mężczyzną. I to jest... sorki, chrypka jakaś mi dopadła. Bo już jestem mega zmęczona, więc mogę gadać dziwne rzeczy. I to właśnie ta druga część to jest tak w jakiejś wiosce i tam jest taka nuda. Są jakieś 3 laski, które się w nim zakochały. On się akurat zakochał w tej, która ma faceta, więc tak. No i trzecia część, on się wyprowadza do Warszawy chyba z powrotem. No i tam już się dzieje główna ta podniosła część książki. No i powiem szczerze, że ma ta książka wartość. To na pewno nie można tego mówić. Jest to wybitne dzieło Żeromskiego. Miejscami nudnawe, ale nie to się liczy. Nie, naprawdę no, poznajemy przemianę Cezarego od takiego podlotka, który no, był mega zbuntowanym syneczkiem, poprzez takiego bardzo szanującego swoją matkę, aż właśnie do takiego rewolucjonisty, który gdzieś tam odkrywa w sobie jakąś myśl ideologiczną i jakby dąży ku niej. I odkrywa też w sobie, bo on był wcześniej bolszewikiem i on na koniec odkrywa w sobie taki dosyć mocny patriotyzm w Polsce, jako Polak. I się nie dziwię, że to jest lektura szkolna, bo naprawdę jest jakby dużo wartości, dużo można interpretować, dużo jest do omówienia w tej książce, może w ten sposób. Silva Rerum. Będę to po prostu powtarzać 500 razy ten tytuł chyba. Bo warto ta książka, no to jak autorka przechodzi z punktu widzenia tego fauna, czyli on nie był tak naprawdę żadnym dziwnym stworzeniem, on był po prostu zwykłym człowiekiem, tylko roztaczającym wokół siebie taki czar i charyzmę, czyli Jana Kirdeja. I właśnie z jego perspektywy bardzo płynnie na przykład przychodzi do perspektywy Urszuli czy jej brata Kazimierza. I po prostu, i to jest tak, że czytacie jakieś zdanie jest z perspektywy jednej osoby i potem nagle macie takie, że kurczę, przecież przed chwilą było jakby z innej perspektywy, a teraz jest z tej. Także naprawdę no bardzo, bardzo fajnie jest napisana ta książka, fajnie się przez nią płynie, jest ciekawa fabuła, nie jest jakaś oryginalna, nie jest jakaś nieprzewidywalna, ale naprawdę no, wciąga książka. I też jakby chyba głównym założeniem tej książki jest to, że nad tą rodziną całą wisi jakieś tam fatum, jakieś nieszczęścia. I też jakby ta książka się kończy takimi zdarzeniami, które przypowiadają pecha, na przykład tam, że się suknia rozdarła, czy coś tam. I na pewno w następnych częściach, bo są i na pewno ja je przeczytam, tam właśnie są te jakieś tam ciąg dalszy pechów tej rodziny. I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. A więc tak. Jeszcze chciałam wspomnieć o wydaniu
adwokata. Jest naprawdę super. W ogóle wszystkie książki z tej serii z wydawnictwa Wesper ostatnio właśnie są mega fajne. Te układaczki są kompatybilne ze środkiem książki. I są też fajne, bo mają nawet tam jakieś obrazki gdzieniegdzie. Upiór opery ma kolorowe nawet obrazki. Tutaj są takie czarno-białe jakieś tam. I to nie są też obrazki wprost wynikające z treści, a raczej domysły ilustratora. Więc też bardzo ciekawe, bo można sobie zinterpretować niektóre rzeczy. Więc tak. Nagrałam. Wolno mi montować. Wolno. Wolno już iść spać. Wolno. Trzymajcie się. Miłej niedzieli bądź miłego tygodnia, kiedykolwiek to oglądacie. Pa.